Głównym partnerem programu jest miasto Zielona Góra. Po przerwie wracamy do hali CRS, wracamy do pojedynku numer 2 ćwierćfinału play-off Stelmet Zielona Góra Energia Czarni Słupsk. Po 20 minutach zielonogórzanie, ku radości fanów zgromadzonych w hali przy ulicy Sulchowskiej, prowadzą 48-34. Rzucamy okiem na statystyki po pierwszej połowie. Zielonogórzanie, jeżeli chodzi o rzuty wolne, mają 100% skuteczność. Goście z kolei na 7 prób trafili tylko 3. Wyróżniające się postacie w naszym zespole to z pewnością Łukasz Koszarek i tutaj nie mam na myśli tylko jego 9 punktów, ale przede wszystkim jego 8 asyst. Dodam do porównania, tylu nawet nie zrobiła cała drużyna Energii Czarnej Słupskie, bo ekipa gości zanotowała po pierwszej połowie 6 asyst, u nas Koszarek 8. Jeżeli chodzi o zbiórki, tutaj niemalże remis, 18-17 dla przyjezdnych. No i niesamowity Oliver Stewicz, 14 punktów i do tego 4 zbiórki, 2 w ataku i 2 w obronie, a na parkiecie spędził 13 minut. Przerwa dobiega końca i za chwileczkę połowa, która zadecyduje o tym końcowym wyniku. Czy zielonogórzanie doprowadzą do remisu, czy zielonogórzanie przegrają to spotkanie? Odpowiedź za 20 minut gry boiskowej. 48-34. Wznawiać będą zielonogórzanie z boku. Przy arbitrze tego spotkania ustawia się nasz kapitan Kamil Hanas. Zielonogórzanie na parkiecie. Już też podążają tam goście. I oby tak dalej, obyśmy podtrzymali dyspozycję pierwszej połowy. Wznawiamy. Kamil Hanas podawał do Koszarka. Przy piłce Quinton Hosley. Hosley, kto się pokaże? Jest Dejan. Dejan do Koszarka. Koszarek obiega do Dejana. Dejan pół dystansy. No, przerzuca kosz. Piłka. Piłka dla gości, gdzieś tam dotknęła ona w brzuch Kamila Hanasa i wypadła za boisko. Kostrzewski do Abernethy'ego. Abernethy na 8 metrze do Knudsona. To było przewinienie według arbitrów, choć wydawało mi się, że Kamil Hanas w sposób przepisowy zbił tą piłkę. To jest oczywiście decyzja arbitrów. Będą rzuty wolne. Będzie egzekwował je Levi Knudson. Knudson do tej pory notował 9 punktów. Teraz dorzuca 10 oczko do swojego dorobku i oczko numer 35 do konta drużyny. Drugi raz piłka wtacza się do kosza. Quinton Hosley do Koszarka. Koszarek naciskany przez Abernethy'ego. Kto się pokaże? Jest Quinton Hosley. Kostrzewski przy nim bardzo blisko. Jest Koszarek. Koszarek wyjdzie w górę. Wyjdzie w górę w tym momencie. Dogrywa do Hanasa. Będzie do Quintona Hosleya. 5 sekund. Trzeba rzucać. Koszarek musi robić pozycję. Koszarek. Góra z końcową syreną. Rzuca Koszarek. Niedolot. Nie ma punktów. Błąd 24 sekund z Telemetu Zielona Góra. Kostrzewski za koszem. Podanie do Abernethy'ego. Abernethy daleko od kosza. Jest Knudson. Knudson do Nicholsona. Nicholson pół dystans. Piłka wpada do środka. Choć zauważyłem, że rzuty Amerykanina z pół dystansu raczej nie są jego mocną stroną. Często się zdarza, że po prostu omijają one kosz. Kamil Hanas. Oliver Stewicz. Koszarek do kogo rozgrywający, na razie indywidualnie, próbował szukać Dejana Borowniaka. Piłka na aucie. Koszarek przed chwileczką pokazywał do Quintona Hosleya, co gramy. Quinton Hosley rzuca z pół dystansu, nie trafia, niewiele zabrakło. Piłkę trzyma Nowakowski, do Abernethy'ego. Abernethy powolutku do przodu.
Pokazuje się Knudson, do niego podanie. Jest tam zasłona w wykonaniu Nicholsona. Czy bufal w ataku? Nie ma, ale jest przechwyt Dejana Borowniaka. Do koszarka, koszarek do Quintona Hosleya. Quinton zablokowany, próbował teraz do Dejana. Kto ma piłkę? Piłka nie dla Stelmetu, Zielona Góra. Tak jest, a więc sędziowie pokazują w stronę zielonogórskiej drużyny. W tą stronę będzie toczyć się teraz kolejna akcja, którą będą rozgrywać się przyjezdni. Kostrzewski, Mateusz do Toda Bernetiego. Dziś trener Andrzej Urlep stawia na zawodnika z numerem 8. Raczej Odette Brandwein dziś za dużo na parkiecie nie przebywa. Do tej pory zawodnik, który rozgrywał i utrudniał nam grę w tym poprzednim spotkaniu, spędził na parkiecie 11-12 minut. I tym głównym rozgrywającym w dniu dzisiejszym bez wątpienia jest właśnie Todd Abernethy. Koszarek, gramy górą do Dejana Borowniaka, przy nim już dwóch zawodników energii. Koszarek do Hanasa, rozrzuca sytuację, choć Kamil Hanas nie decyduje się na rzut. Teraz strata naszego kapitana, mocno był ten naciskany, przewinienie. Oliwia Rastewicza przerywa Serb akcję faulem. I mamy przerwę na żądanie zielonogórskich szkoleniowców. My w tej połowie jak na razie punktów nie zdobyliśmy, a goście wrzucili nam 6, a więc jest to powód, by wziąć czas, by ustawić naszą grę na nowo, bo tak grać oczywiście nie możemy. 8 punktów to zaledwie 3 rzuty, by doprowadzić do remisu, więc dobra decyzja Michajlo. Uwalina na parkiecie, czy lider se Zielona Góra oraz nowa maskotka, która w pierwszym spotkaniu fazy playoff debiutowała na spotkaniu. Jest nią dzik. Kibice na forach zaczęli nazywać go tak pieszczotliwie guźcem bądź Pumbą. Bez wątpienia chyba jeszcze jakieś jest to porównanie z tej bajki, którą myślę w dzieciństwie wszyscy z nas oglądali. Czemu by nie? Może maskotka, skoro nie ma imienia, nazwać go właśnie Pumbą, ale to decyzja będzie należała do włodarzy zielonogórskiego klubu. Gdzieś tam możliwe jest, że będzie konkurs urządzony wśród kibiców na imię wcześniej przeze mnie wspomnianego guźca bądź dzika. 48-40, wracamy teraz z lasu na parkiet. Dwie ekipy na parkiecie, z boku boiska ustawia się Mateusz Kostrzewski. Do Abernethy'ego, Abernethy do Knudsona. Knudson chciał szukać Nicholsona, jednak podwojony bardzo, bardzo mocno. To się pokaże, trzeba rzucać, nie ma punktu, zbiera Dejan. Koszarek. Koszarek uspokaja całą sytuację, goście bardzo szybko wrócili do obrony. Kamil Hanas, chyba była pozycja rzutowa. Kamil Hanas daleko, daleko od kosza. Do koszarka. 7 sekund. Koszarek do Oliwiera. Oliwier zbyt płasko. Piłka odbija się tylko od obręczy. Lewi Knudson. Do Nicholsona. Nicholson znów z dystansu. Nie trafia na nasze szczęście. Piłka w rękach Łukasza Koszarka. Oliwier Stewicz. Zamarkował rzut i dogrywa do Hanasa. Hanas teraz. Przewinienie przy rzucie. 2 rzuty wolne powinny być dla zielonogórskiej drużyny. Pierwsze przewinienie w tej połowie energii czarnej Słupskie, zielonogórzanie. Mają 2 faule. Kapitan zielonogórskiej drużyny do tej pory 8 oczek. Dorzuca 9. Próba numer 2. Równie dobra. ...50-40, zielonogórzanie wciąż prowadzą w Kalice RS. Abernethy do Nicholsona, Nicholson z powrotem do rozgrywającego. Bardzo wysoko zaczynamy kryć, gubią się goście. Chciał wejść pod nasz kosz, nie wiem czy nie było kroków Kostrzewskiego. Sędziowie nie dopatrzyli się błędu, a punkty zdobywa Jemi Nicholson. Koszarek do Hanasa. Hanas do Quintona Hosleya, wstrzymuje to podanie. Do Dejana Borowniaka.
Koszarek, koszarek teraz do Dejana, Dejan do Hanasa, Hanas, czysta pozycja, będzie rzucał za trzy. Trafił. Nowakowski do Abernethy'ego. Abernethy odpowie trójką, nie odpowiada, rzut niecelny, zbiera Oliver Stewicz, piłka do Łukasza Koszarka, bardzo szybko jednak faulują goście, wstrzymują akcję z boku boiska. Wznawia Kamil Hanas. Oliver Stewicz szybko do Kamila Hanasa. Hanas wejdzie pod kosz i trafia. Abernethy, pokazują się koledzy. Nowakowski oddaje teraz do Knudsona. On rzuca za trzy. Mówiłem, że ta ręka jest niesamowita tego zawodnika. Znów trafia z dystansu. Lewi Knudson w tym momencie 11 punktów i wszystkie z rzutów. Quinton Hosley obiega boisko, Kamil Hanas do niego podanie. Szukamy Dejana Borowniaka, on mocno naciskany przez Nowakowskiego. Dejan przepycha swojego rywala. Dejan, 2 punkty na starmetu Zielona Góra. Czarni przy piłce. Bardzo wysoko zaczynamy kryć. To widać sprawia duży problem rywalom. Zasłona teraz Nicholsona do Knudsona. Będzie rzut za trzy Nowakowskiego. Piłka nie wpadnie, zbiera Kamil Hanas i szybko oddają do swojego rozgrywającego. Koszarek, gdzieś pośliznął się Quinton Hosley przy 5 metrze. Koszarek pod kosz odgrywa do Dejana. Quinton, pozycja rzutowa, nie, wchodzi pod kosz. Dejan będzie strzelał. Dejan, nie ma punktów, zbiórka na korzyść przeciwników. Knudson ogrywa Quintona pod kosz, jest faul. Faul Koszarka. Jest to drugie przewinienie naszego rozgrywającego, kapitana reprezentacji Polski. Będą zmiany, z boiska schodzi Kostrzewski. W jego miejsce pojawia się z numerem 7 Marcin Dutkiewicz oraz Brian Davis i Roderick Trice. Zmiany również u nas. Marcin Sroka za Olivera Stewicza i za Kamila Hanasa. Łukasz Seweryn. Seweryn do tej pory 3 punkty. Abernethy. Abernethy do boku. Będzie rzut Dutkiewicza. Dutkiewicz nie ma. Zbiera Brian Davis. Nie zbiera Oli Stewicz. I do piłka do Łukasza Koszarka. Koszarek. Koszarek znów faulowany przez Abernethy'ego. Abernethy, spoglądam na tablicę, faulował teraz po raz drugi, a więc jeszcze bezpieczny dorobek faulów tego zawodnika. Ekipa gości ma 3 przewinienia, tak samo jak i zielonogórski Stelmet. Wznawiamy z boku boiska. Zielonogórska publiczność wstaje. Będzie głośny doping za chwileczkę w hali CRS. Z linią końcowej jednak zaczniemy. Koszarek, kto się pokaże? Quinton, tak jest. Jest Hosley. Hosley indywidualnie do Olivera Stewicza. Oliver Stewicz, deskowe 2 punkty dla Stelmetu Zielona Góra. Brandwein wraca na rozegranie. Odet Brandwein, czy teraz poprawi swoją dyspozycję? Próbuje dograć i nie dogrywa do Dabkusa. Mamy piłkę, przejęliśmy ją. I to wszystko ku radości zielonogórskiej publiczności. Zastal na trybunach. Koszarek. Będzie zasłona Olivera Stewicza. Koszarek nie ma co zrobić z piłką. Dogrywa do Srociego. On mu ponownie oddaje. Koszarek obiega teraz cały zespół. Dogrywa do Quintona Hosleya. Piękny obieg i Quinton nie trafia. Dobija Oliver Stewicz. Zbiera. Choć teraz wybili mu z rąk piłkę. Wybił w tym momencie Dabkus. I sędziowie jeszcze odgwizdują przewinienie dla Serba. Jest to drugi faul Olivera Stewicza. Trzecie, przepraszam, przewinienie Olivera Stewicza i czwarte zielonogórskiego zespołu. Powiem, sytuacja kontrowersyjna. Nasz zawodnik, nie wiem, czy aż tak bardzo przeszkodził w grze. Zbyt twardo bronił, żeby tutaj odgwizdać właśnie takie przewinienie. To jest decyzja oczywiście sędziów.
przerwa na żądanie Andrzeja Urlepa. Zielonogórzanie prowadzą 58-45 po niespełna 7 minutach gry drugiej połowy. Spoglądamy teraz na tablicę punktową drużyny Energii Czarny Słupsk. Lewi Knudson, ten zawodnik, który przyczynia się rzutowo bardzo dobrze dla swojego zespołu. 14 oczek, Nicholson 10, Dampus 7, 2 Kostrzewski. Jednak to nie jest ta dyspozycja, jaka w meczu poprzednim. Abernethy 7, Dudkiewicz 3, Trajce 2. I co mnie zaskoczyło, Brandwein ani jednego punktu. Nie jest bez wątpienia, nie jest to spotkanie tego zawodnika. Nie gra tak, jak by oczekiwał Andrzej Urlep. Energa pod swojego kosza. Mieszamy na całym boisku. Podanie do Brandweina. Brandwein. Jeszcze pomagał mu przed chwileczką Dabkus w prowadzeniu piłkę na pole rywala. Zaczynamy kryć. Duży chaos na boisko. Dużo się dzieje. Będzie strata. Jest strata. Ma piłkę koszarek. Dogranie do Quintona. Quinton Hossel! Piękna akcja z Telmetu Zielonogóra. Zakończona dunkiem. Fantastycznie. Chcielibyśmy tą akcję oglądać i błąd rywala. Zmuszamy przeciwników do tego, aby się pogubili. Do straty. Zielonogórzanie. Piękne sekundy w tym momencie na boisku. Mamy zmiany. Schodzi koszarek. Wchodzi Mantas Czesnauskis. Mamy zmiany. 15 punktów przewagi zielonogórskiej drużyny. I mamy na dodatek piłkę z boku boiska. Quinton Hosley. Amerykanin rozgrywa. Quinton do kogo? Bardzo teraz, nie wiem, był naciskany. Piłka do gości, trafia za dwa Marcin Dudkiewicz. A wszystko zaczęło się tak pięknie. Fantastyczny wsad Quintona Hosleya. Ja bym jeszcze powspominał tą akcję. Zapadają takie wykończenia w pamięć na pewno kibicom na długo. Quinton Hosley wchodzi pod kosz. 2+1. Znów Quinton Hosley. Ostatnie sekundy należą do Quintona Hosleya. Popularny Q jest teraz w gazie, a kibice odwdzięczają się. Proszę posłuchać. Quinton Hosley przed tym spotkaniem na swoim koncie miał 478 punktów w sezonie. W tym momencie dorzuca 11, a więc niemalże 500 oczek na jego dorobku. Mamy gwizdek sędziego, będą zmiany. Zbigniew Białek szykuje się do wejścia. Kto zejdzie? Sędziowie teraz pozwalają na zmianę. Schodzi Oliver Stewicz. Jestem ciekaw, kto teraz zagra na pozycji podkoszowego. Czy będzie to Marcin Sroka, czy też Zbigniew Białek? Jest faul. Jest przewinienie w wykonaniu Waldasa Dabkusa. Z parkietu wstaje Marcin Sroka. Jeszcze groźne spojrzenie rzucił w wykonaniu Litwina. Mamy piłkę. Jest to piąty faul. I są zmiany. Schodzi autor przewinienia Waldas Dabkus. W jego miejscu Michał Nowakowski. A jest to przewinienie niegodne sportowca. Będzie mieć dwa rzuty wolne. I do tego piłkę z boku boiska. 63-47. Pierwszy rzut wolny. Marcin Sroka. Do tej pory. Spoglądam na tablicę wyniku. Marcin Sroka. Do tej pory pierwszy 0. Teraz pierwszy punkt naszego gracza. Próba numer 2. I kibice wspomagają swojego ulubieńca. Marcin Sroka, próba numer 2. Tak jest, dwójka wpada do środka. Zielonogórzanie z autu, a więc szansa na akcję nawet pięciopunktową.
do kogo dogramy. Goście zaczynają bardzo twardo, na całym boisku. Mantas Czesnowski przy piłce. Zasłona Marcina Sroki. Mantas naciskany przez Brandweina. Mantas do Quintona Hosleya. Hosley obiega gdzieś tam siódmy metr, 6,75, dogranie do Białka, ale zbił fantastycznie Brian Davis w sposób poprawny. Piłka w dobrym momencie została zbita, mimo tego, że kibice próbują tutaj protestować. Piłka dla Stelmetu, mamy 8 sekund na dokończenie tej akcji. Czesnowski, kto wyskoczy? Wyskakuje Marcin Sroka. Za siódmy metr jest Mantas. Mantas do Quintona Hosleya. Nie wiem, czy nie za mocno. Quinton 3 sekundy rzuca. 2+1. Paul Michała Nowakowskiego. Zielonogórzanie jak w transie. Jak w transie. Quinton Hosley. Jest to najlepsza kwarta tego gracza w dzisiejszym spotkaniu. I Quinton Hosley, dodatkowy rzut. Ach, niestety piłka nie wpadła do środka. Ale mimo tego i tak przyniósł nam przed chwileczką wiele radości Amerykanin. Ale wracamy pod kosz zielonogórski. Brandweina. Brandweina, przy nim Mantas Czesnowski z Brandweina. Dogrywa. Nowakowski rzuca. Trafił za 3 punkty. 67 do 50. 17-punktowe prowadzenie zespołu zielonogórskiego. Mantas Czesnowski zasłania Zbigniew Białek. Teraz Mantas, czy to był rzut 3-punktowy? Nie wpada. 4 faule zielonogórzanie, 5 goście. Brandweina. Mantas wybije mu piłkę, czy nie? Bardzo twardo naciska. Brandweina niemalże się pogubił. Indywidualnie wchodzi, zablokowany przez Mantasa, lecz Brian Davis ma piłkę. I robi z niej punkty, tak jest. Myślałem jeszcze, że przez chwileczkę wykręci się z tego kosza, jednak wpadła do środka. 67-52. Quinton Hosley. Zbigniew Białek, czysta pozycja, pozycja 3-punktowa. Za dużo siły włożył Polak ten rzut, piłka odbija się tylko do obręczy. Trice do Brandweina, Brandweina do Nowakowskiego, rzuca, nie trafia, zbija Zbigniew Białek. I Białek do kogo? Do Mantasa Czesnowskisa. Ostatnia akcja tej kwarty. Mantas, będzie długo. Wydaje mi się, że będzie rzut z dystansu, może za 3. Raczej pod koszem nie mamy co szukać szczęścia, nie mamy żadnego wyskiego zawodnika. Zasłania teraz Zbigniew Białek, 4 sekundy, 3, gramy do Quintona. Quinton wejdzie pod kosz, wychodzi w górę, ale błąd 24 sekund. Za długo chciał Quinton rozgrywać, powinien rzucać, choć przed nim była duża ściana. I goście mają 2 sekundy na rozegranie akcji. Trener Andrzej Urlep nie bierze czasu. Szybkie podanie i szybki rzut. 3 goście trafią. 67-52. Z autu Roderick Trice. Długie podanie do Knudsona. Knudson musi rzucać. 1 sekunda. Knudson w stronę kosza zielonogórskiego. Ale niewiele brakło, aby ona wpadła do środka. Ale byśmy mieli piękny rzut z połowy boiska. Myślę, że ucieszyłby tu wielu fanów takie trafienie z końcową syreną. To jest pewien smaczek w koszykówce, na który czekają również kibice, nawet jeżeli ten ostatni rzut wykonuje drużyna przyjezdnych. Ale to już jest wszystko za nami. Zielonogórzanie po 30 minutach rywalizacji prowadzą 67-52. Duże prowadzenie zielonogórskiego zespołu. Punktowo powiedziałbym, że nasz zespół równo, mimo tego, że jest kilka wyników powyżej 10 oczek, ale jednak jest widoczna drużyna w dniu dzisiejszym. Stewicz 16, Hanas 14, Hosley 13, Czesnowski 4, Seweryn 3, Seroka 2, Białek 2, Borowniak 4, ten zawodnik ostatnio nieco gorzej punktowo, i Koszarek 9, i do tego dorzuca niemalże dwucyfrowy dorobek, jeżeli chodzi o asysty. Goście: Nowakowski 3, Trajzy 2, Dudkiewicz 5, Abernethy 7, Kostrzewski 2. Ten zawodnik to nie jest ten gracz z poprzedniego spotkania. Dabkus 7, Gardy Nicholson 10, Knudson 14 i Brian Davis 2.
punkty notuje w swoim dorobku. Przed nami za chwileczkę kwarta numer 4, która zadecyduje o tym ostatecznym wyniku. Przerywa dobiega końca. Zielonogórzanie na parkiecie, tak samo jak i gracze Energii Czarnych Słupsk. Jeszcze jednak dziewczęta cheerleaders Zielona Góra nie kwapią się do tego, aby opuścić parkiet. One wciąż tańczą, a zawodnicy, mimo tego, że mogli dłużej stać z boku boiska, bo ta przerwa nieco skrócona w ich wykonaniu, widać, nie chcą się naradzać, chcą po prostu grać, rywalizować. Śpieszno im do tej koszykówki. Przy piłce Energia Czarni Słupsk, Rodrik Trajs, niezwykle dynamiczny zawodnik, odgrywał do Brandweina. On w tym momencie przy piłce. Brandwein, czy będzie rzucał? 8-7 sekund, dogrywa do boku, Trajs wpadnie, nie wpada, trójka. Zbierał Mantas Czesnowski, zgwizdek sędziego. Piłka wędruje do rąk arbitra. I było przewinienie naszego zawodnika, a więc piłka dla Energii Czarnych Słupsk. Trajs ustawia się w kącie boiska. Czy będzie trójka? Pojawia się Knutson, do niego podanie. Knutson do Nowakowskiego. Nowakowski odgrywa do swojego kolegi z drużyny. Jest gwizdek sędziego. Jaka decyzja? Łukasz Seweryny fauluje, drugi faul na naszym koncie, a więc niespełna 30 sekund notujemy dwa faule. Bardzo ciasno w naszej trumnie. Knutson ponownie się pojawia. Knutson czy zgubi? Knutson jednak utrzymał się w naszej połowie. Brian Davis próbował zasłaniać. Knutson, pozycja rzutowa, za trzy. Trafił. Wracamy pod kosz rywala. Mata Szesnowski na rozegraniu do Seweryna. Seweryn dzisiaj nieco jakby pewniej. Teraz Quinton Hosley, czy będzie podanie do Strociego? Czas ucieka. Quinton, indywidualna akcja, trójka! Trzy punkty dla Stelmetu Zielona Góra. Mecz Quintona Hosleya. On lubi grać przeciwko czarnym. Te wyniki w tych spotkaniach padają w jego wykonaniu niesamowite. Trajs, niezwykle dynamiczny zawodnik przy piłce. Trajs teraz prawie, że zgubił piłkę. Została gdzieś obok niego. Gwizdek, faul zawodnika będącego w ataku. I to Zielonogórzanie wznowią z autu. Tam zmierza pewnie Quinton Hosley. 8 minut 42 sekundy do końca, do końcowej syreny. Amerykanin będzie rozgrywał. Amerykanin, nie Zbigniew Białek. Seweryn czai się na podanie. Seweryn, przepraszamy, Mantas przy piłce. Czesnowski do Białka, jednak przegramy przez Quintona. Quinton gubi, jednak jeszcze wywalczył dogranie do Marcina Sroki. Sroka nie ma punktów, ale zbierze ją jeszcze Mantas Czesnowski i mamy kolejne 24 sekundy na rozegranie akcji, na oddanie rzutu. Mantas, do kogo? Jest tam Marcin Sroka, był faul. Gwizdek sędziego. Faulował po raz piąty Michał Nowakowski. Tego zawodnika nie ujrzymy już na parkiecie. Schodzi Nowakowski. W jego miejsce z numerem 13 Mateusz Kostrzewski. Wykończyliśmy tego gracza faulami. Zielonogórzanie z końca boiska. Jest Zbigniew Białek. Teraz straci. Ma piłkę. Zawodnik drużyny przyjezdnych nie trafia, Brian Davis. A myślałem, że to sytuacja stuprocentowa, a jednak nie. Podanie przez całe boisko do Quintona Hosleya. Quinton jednak wstrzymał akcję. Pokazuje lewą pięść, bardzo mocno ją zaciska. Zasłania Zbigniew Białek. Quinton do kogo? Do skrzydła. Jest tam, jest Mantas Czesnowski. Wrzuca 7 punktów do swojego dorobku. A goście odpowiadają również rzutem, choć niecelnym. Piłka cały czas dla Energii. Brandwein odgrywa do Knutsona. On może trafić, jednak nie. Teraz Quinton Hosley przyznaje się do faulu. A faulowanym zawodnikiem był Brian Davis, grający z numerem 35. Będziemy mieć
Rzuty wolne. Trzecie przewinienie Quintona Hosleya. Tyle samo fauli ma nasza cała drużyna, więc jeszcze dwa i będziemy mieć rzuty. Każde przewinienie będzie kończyło się rzutami. 7 minut 21 sekund do zakończenia tego spotkania, a na linii rzutów wolnych Brian Davis. Do tej pory tylko dwa oczka w dorobku Amerykanina. Dodatkowo zebrał piłkę trzykrotnie i raz wymusił przewinienie. A teraz, proszę bardzo, nie powiększa swoich punktów, nie dorzuca do woreczka jeszcze jednego kamyczka. Cały czas dwójka przy jego nazwisku w hali CRS, a kibice nie chcą mu na to pozwolić. Cały czas bardzo głośno peszą. Drugi raz dobre. Drugi raz już dobrze trafił ten zawodnik i będzie piłka z boku boiska, bo było to przewinienie niegodne sportowca. I są zmiany. Jemi Gardy Nicholson pojawił się na boisku. Nicholson 10 oczek do tej pory. I rozpoczynają goście. Brandwein. Brandwein, całe boisko odbiega teraz Levi Knudson. Knudson zdecyduje się na rzut, czy też nie. Knudson, tak jest, będzie rzucał. Niecelnie zbierają goście, zbiera Price, niezwykle szybki zawodnik. Imponuje mi tym. Mówiło się o tym, że gdyby nie kontuzja tego zawodnika, to z pewnością nie wylądowałby w polskiej lidze, tylko trafiłby do jakiejś nieco mocniejszej, aby mógł rywalizować na tym swoim dużym poziomie. Jest Marcin Sroka. Sroka do Seweryna. Seweryn wychodzi w górę. 3 punkty Łukasza Seweryna. Seweryn w tym momencie 6 punktów, 2 trójki w tym spotkaniu. Procentowa skuteczność tego zawodnika, jeżeli chodzi o rzuty 3-punktowe. Mamy gwizdek, mamy przerwę w grze. Faulował Mantasz Czesnowski. 4. faul zielonogórskiego zespołu. Zmiany też ekipie Michajlo Walina. Schodzi Zbigniew Białek, w jego miejsce Oliver Stewicz. Olbrzym ze Stanów Zjednoczonych. Trafia. 11. punkt w jego dorobku. Zielonogórzanie przejmują piłkę. Quinton Hosley podprowadza ją na połowę rywala. W ręce Mantasa Czesnowskisa. Czesnowskis. Marcin Sroka. Quinton Hosley. Hosley wyjdzie w górę. Mocno teraz Kostrzewski go naciska. Quinton przez całe boisko do Seweryna. Seweryn teraz psuje swoje statystyki, nie trafia za 3. Trice pod nasz kosz, bardzo szybko. Trice. Marcin Sroka nieco go zablokował. Trice, kto się pojawi? Pojawia się w tym momencie Brandwein. Brandwein uspokaja grę zespołu. Trice. Trice przy nim teraz sroci, ależ ograł go w sposób bardzo prosty. Kto ma piłkę? Kto ma piłkę? Jest gwizdek. Nicholson leży na ziemi. Piłka dla Stelmetu Zielona Góra. Z końcowej linii Quinton Hosley do Mantasa. Brandwein twardo przeszkadza Litwinowi z polskim paszportem rozegranie. Piłka wypada na out. Brandwein fauluje po raz drugi. Mantas teraz podwojony. Jest Marcin Sroka do Seweryna. Seweryny dołem do Olivera Stewicza. On musi przepchać Nicholsona. Przepycha, jednak nie trafia do środka. Ciężkie to zadanie takiego misia przepchać w strefie podkoszowej. Kostrzewski. Kostrzewski wejdzie pod kosz. Kostrzewski do Nicholsona. Piłka cały czas dla Energii Czarnych Słupsk. 14 sekund na dokończenie akcji mają podobiecznie Andrzeja Urlepa. Kto się pokazuje? Pokazał się Nicholson do Kostrzewskiego. Kostrzewski do rozgrywającego. 10 sekund na oddanie rzutu. Brandwein rzuca. Brandwein trafia za 3. Quinton Hosley pokazuje rozegranie kolejnej akcji.
przy nim Rodrik Trajs. Bardzo krótko. Zasłona Olivera Stewicza. Quinton nie ma pozycji rzutowej. Strata, ma piłkę. Lewi Knudson, gwizdek sędziego, przerwana akcja. Paulową Mantas Czesnałowski, jest to jego trzecie przewinienie, ale też i piąte naszego zespołu. Będziemy mieć rzuty wolne. Zmiana również w międzyczasie. Pojawił się Łukasz Koszarek, a zszedł Mantas Czesnałowski. Lewi Knudson, 17 punktów do tej pory, teraz 18. 75-63. Druga próba również udana na rozegraniu. Po krótkiej absencji na boisku Łukasz Koszarek faulował. Faulował przed chwileczką Brandwein. Jest to faul numer 3 tego zawodnika. Z autu zielonogórzanie. Quinton Hosley zmierza do arbitra i otrzymuje piłkę. Pokazuje się Koszarek. Do niego również podanie. Koszarek, kto tam będzie się pokazywał? Oliver Stewicz wybiegł, jednak podanie do Srociego. Sroci z grymasem bólu wchodzi pod kosz i zdobywa dwa punkty dla zielonogórskiej ekipy. 77-64 prowadzenie duże naszego zespołu. Brandwein, teraz naciskany przez Olivera Stewicza. Oliver Stewicz ma 4 przewinienia w swoim dorobku. Do końca tego spotkania 4 minuty i 19 sekund i przez właśnie taki okres czasu będzie musiał uważać na to, aby nie spaść z boiska za 5 przewinień. Brandwein na linii rzutów wolnych. Brandwein średnio notuje ponad 10 punktów na spotkanie w dzisiejszym meczu. Jeszcze musi się nieco postarać, aby dobić do swojej średniej. Bo jeżeli trafi, będzie miał co dopiero tych oczek 5, a ma tylko 4. Koszarek do Quintona Hosleya. Quinton Hosley bardzo długo. Nam się w tym momencie śpieszyć nie będzie. Jednak ach, szkoda tej akcji, bo Seweryn wypadł z boiska. Nie zauważył swojej nogi. Będą zmiany. Schodzi Seweryn w miejsce. Jego miejsce nasz kapitan Kamil Hanas, a Seweryn z boiska schodzi z dorobkiem 6 punktów, z 2 trójkami na 3 próby, wpadły mu 2, a więc dobry występ Łukasza Seweryna. Kamil Hanas, jego zmiennik, jak na razie 14 punktów i może jeszcze wrzucić troszeczkę. Trajs, Quinton Hosley przy nim, starcie dwóch zawodników ze Stanów Zjednoczonych, rzucają goście, trafia Trajs. 10-punktowa przewaga zielonogórskiej ekipy. Jeszcze mogą goście nadrobić. Jeszcze losy meczu nie są przesądzone. Hanas do Quintona Hosleya. Hosley do Koszarka. Koszarek będzie rzucał, czy też jeszcze do kogoś dogra. Znów do boku. Pięknie wychodzą nam te akcje boczne. Szkoda, że wykończenie nieco gorsze. I Kostrzewski pędzi piłkę do Trajsa. Trajs wstrzymuje akcję. Trzeba ustawić ją nieco lepiej do Nicholsona. Nicholson pół dystans. Nie wpada piłka temu zawodnikowi. Dziś rzuty z dalszej odległości niż metr raczej nie wychodzą. Wręcz przeciwnie, Stelmetowi Zielona Góra w tym elemencie. Koszarek musi dogrywać. Jest Oliver Stewicz i dogrywa. Bardzo skutecznie Oli trafia. 2 punkty. 79-67. 2 minuty 45 sekund do zakończenia. Jest Brandwein. Brandwein gubi piłkę. Tak jest. Ręka sędziego wyciągnięta w stronę kosza. Energii czarnej Słupska. To oznacza, że zielonogórzanie będą mieć kolejne 24 sekundy na zdobycie punktów. Quinton Hosley bardzo z dużym luzem podprowadza piłkę na połowę rywala. Koszarek próbuje przepchać Brandwaina. Koszarek, oj, chyba się pogubi. Zablokowany przez Nicholsona. Jeszcze uśmiechnął się tylko Koszarek, że ta akcja mu nieco nie wyszła.
ale trzeba o niej zapomnieć. Wracamy do obrony, bardzo wysoko naciskamy. Goście, ale teraz niekryty Trajs zdobywa dwa punkty. Wygiął się w powietrzu bardzo dobrze ten zawodnik. Koszarek. Najlepszy polski zawodnik tego roku na rozegraniu w Stelmecie Zielona Góra. Gramy bardzo powoli, długo. Quinton Jose, będzie trójka czy też nie? Piłka wybita przez Trajsa. Tak jest, dobra decyzja sędziów. Będą zmiany, do wejścia szykuje się Abernethy oraz z numerem 7 Marcin Dutkiewicz. Schodzi Knudson, schodzi również Brandwein i przerwa na żądanie szkoleniowców z Stelmetu Zielona Góra. Michał Walin jeszcze chce poradzić swoim zawodnikom. 10 punktów przewagi, jeżeli tą akcję zakończymy punktami, to przez dwie minuty powinniśmy utrzymać tą przewagę. Mamy 6 sekund na dokończenie tej akcji, a więc Michał Walin nie do końca zawierza w tym momencie swoim zawodnikom. Chce rozpisać akcję dokładnie, abyśmy zakończyli ją rzutem, punktami, aby po prostu piłka wpadła do kosza rywala, bo wtedy byśmy mieli dość bezpieczną sytuację, gdy jeszcze biorąc pod uwagę, że można wygrać akcję na pełny dystans czasowy, będzie wtedy po prostu bezpiecznie. I Zielonogórzanie coraz bliżej tego remisu w starciach fazy playoff z Energią Czarnymi Słupsk. Zostało nam jeszcze minuta 54, abyśmy doprowadzili do tego upragnionego remisu, jaki bez wątpienia jest planem na to spotkanie. Zielonogórzanie na boisku, Energia Czarni również. Akcja dogrywana, 6 sekund dla zielonogórskiej drużyny. Quinton Hosley. Gwizdek sędziego, kto się pokaże? Jak na razie nikt, jest Kamil Hanas. Kamil Hanas, czas upływa indywidualnie, będzie rzucał Kamil Hanas. Hanas rzuca, tylko piłka dotyka obręczy, nie wpada do środka. Trajs goni akcję do przodu. Trajs indywidualnie, mocno zostawiony przez Quintona Hosleya. Goście rzucają, Kostrzewski za trzy, Kostrzewski trafił. I to rozmalowywanie poszło na marne. Koszarek, 79-72, tu wszystko jeszcze jest możliwe. Musimy w tej akcji trafić, jak nie, będzie bardzo gorąco. 7 punktów przewagi naszej ekipy. Koszarek. Zasłona Oliwiera Stewicza. Koszarek indywidualnie pociągnie naszą grę. Tak jest. Wziął ciężar na siebie. Koszarek 11 punktów w swoim dorobku. 81 Stelmet Zielona Góra. 72 Energia Czarni. 9 punktów przewagi. Trajs zgubi teraz. Quinton Hosley. Czy będzie sfaulowany? Czy będzie wsad? Quinton Hosley! Niezwykle efektownie kończy wsadem. Po raz drugi już w tym spotkaniu. 8-3, 7-2. Stelmet prowadzi. Energia raczej nam nie wyszarpie tego zwycięstwa. 11 punktów to już za dużo, choć może powinienem się wstrzymać jeszcze na 54 sekundy z tymi werdyktami. Są zmiany. Piąte przewinienie Olivera Stewicza. A więc musi opuścić boisko. W jego miejsce Łukasz Seweryn, schodzi również Koszarek, którego zastępuje Mantas Czesnauskis. Na linii rzutu wolnych Jemi Gardy Nicholson. Próba numer 2 Amerykanina. Zaczyna się już krycie na całym boisku. Zbigniew Białek oddaje do Mantasa. Mantas z pewnością bardzo długo, aby te sekundy uciekały. Mantas, 9 sekund na oddanie rzutu. Jest zasłona Zbigniewa Białka. Mantas zdecyduje się na rzut. Nie, do Kamila Hanasa. Piłkę wybijają nam goście. Jeszcze gdzieś tam za banery reklamowe wyskoczył Redrick Trajs. I trzecia przerwa na żądanie szkoleniowców z Stelmetu Zielona Góra. Znów Michał Walin będzie rozpisywał akcję, bo na oddanie rzutu pozostały nam tylko i wyłącznie 4 sekundy.
Jeżeli taki wynik utrzyma się do końca spotkania i Zielonogórzanie przypieczętują zwycięstwo, doprowadzą do remisu. Jednak, aby wejść do półfinału, jeszcze bardzo trudne zadanie przed naszymi koszykarzami, ponieważ trzeba by było wygrać 2 mecze w Słupsku, a chociażby jedno w hali Gryfia, która z pewnością nie jest przyjazna dla jakichkolwiek drużyn przyjezdnych. Niezwykła atmosfera tamtej hali, niezwykły klimat jest bardzo, bardzo przeciwny dla drużyn, które tam przyjeżdżają. Będzie to trudne zadanie. Myślę, jeżeli wyszarpiajemy tam jedno zwycięstwo, to będzie bardzo, bardzo duży sukces naszej drużyny. Wracamy do gry. 4 sekundy. Jest Zbigniew Białek przy aucie. Przy nim Jemi Gardi Nicholson. Zbigniew Białek. Wybiega teraz Seweryn. Seweryn, do niego podanie. Seweryn wejdzie pod kosz. Seweryn! Nie ma punktów. Dudkiewicz, zgubią goście piłkę, nie, ratuje ją Kostrzewski do Nicholsona, Nicholson ma piłkę, dobija, nie wpada do środka, choć znów ją przejmuje i 2 punkty dla Energii, 19 sekund do zakończenia, goście faulują po raz 5, będziemy mieć rzuty wolne. 83-76. Manta 16, rzuty wolne. Temu zawodnikowi w ślepo bym dopisał 2 oczka. Pierwszy rzut bardzo dobry, bo w tym elemencie Litwin nie zwykł się mylić. Mantas i po raz drugi, tak jak przewidywałem. 85-76. Goście jeszcze będą się śpieszyć. Nie poddają się. Bardzo twardo teraz. Gwizdek sędziego. Faul Mantasa Czestałskisa. No myślę, że niepotrzebny, ponieważ tylko wydłuża się nam to spotkanie, którego wynik, no, jakby nie patrząc, jest już znany. Na linii rzutów wolnych Todd Abernethy. Do tej pory 7 punktów tego zawodnika. Teraz 8. I jeszcze raz Amerykanin. Tym razem się pomylił, a zbiera Marcin Stroka. Podanie przez całe boisko do Seweryna. Seweryn o deskę. Jeszcze doprowadzamy, odskakujemy rywalom. Na 10 punktów goście odpowiadają trójeczką. Nie wpadnie, czy dobiją. Jeszcze końcowa syrena. Dobijają, jednak nie trafiają. Zielonogórzanie wygrywają w hali CRS i doprowadzają do remisu w rywalizacji fazy play-off z Energią Czarnymi Słup. Przypomnijmy, było to spotkanie ćwierćfinałowe. Zielonogórzanie wygrywają w hali CRS 87-77. Teraz rywalizacja przenosi się na północ naszego kraju, do Słupska, do bardzo gorącej hali Gryfia w Słupsku. Jak tam będzie? Musimy poczekać na te rezultaty. Za relację dziękuję. Mariusz Malinowski. Przypominam, Stelmet wygrywa z Energią 8-7-7-7. Głównym partnerem programu jest miasto Zielona Góra.